Rowery Jednoślad.pl. Cześć, tutaj Leszek. Dzisiaj tak na szybko, bo przypomniałem się jedna rzecz, o której ostatnio wam nie powiedziałem, a po raz kolejny pojawiło się pytanie dotyczące zawrotów głowy po jeździe na rowerze, czy ogólnie po dosyć ciężkim treningu, które to nasilają się przy wstawaniu. Każdy zna to uczucie. Wstaje ktoś zbyt szybko i po chwili, o kurde, zamroczyło mnie. I ja zauważyłem, że to u mnie pojawia się w szczególności w dni treningowe, po dosyć intensywnym jakimś treningu, bez względu na to, czy ma miejsce on na zewnątrz, czy na trenażerze. W każdym razie ta prawidłowość mnie skłoniła do refleksji. Jak byłem u lekarza, to zapytałem, mówię, kurczę, co myślisz na właśnie ten temat? Skąd akurat to się bierze? On mówi, że przede wszystkim to są kwestie związane z utratą sodu, potasu, czasami odwodnieniem także i zmęczeniem organizmu, rozszerzeniem naczyń krwionośnych i po prostu organizm przez jakiś czas będzie musiał się zaadoptować do tego, co się, do normalności. Ja też od tego czasu troszeczkę baczniej sprawdzam, jak wygląda utrata płynów w moim organizmie. To jest bardzo proste. Ważę się po prostu przed i po jeździe na rowerze i dzięki temu mam mniej więcej obraz, mniej więcej, ile wody utraciłem, bo wiadomo, że tracimy nie tylko wodę, i ten spadek masy po aktywności fizycznej jest związany nie tylko z wypacaniem samej wody. Więc to są kwestie, na które bardziej zwracam uwagę. Wiem też, właśnie muszę kupić, bo mi się skończył mi się środek taki, który przyjmuje się przy chociażby biegunkach, zawierający elektrolity i zawierający takie składniki jak chociażby potas. Można to też uzupełniać po prostu dietą. Wiem, dlaczego nie kupiłem tego środka, ponieważ teraz piję więcej generalnie szejków takich owocowych i nie tylko samą wodę, przez to mam, wydaje mi się, dużo bardziej korzystny, jeżeli chodzi o, dużo korzystniejszy bilans, jeżeli chodzi o mikro, makro składniki i witaminy, których tracimy tym więcej, im więcej się ćwiczy, tym więcej, im więcej wypaca się, bo trzeba sobie zdawać z tego sprawę, że przecież to, co z nas się wydostaje, to nie jest tylko woda, prawda? I skądś organizm musi ten deficyt, że tak powiem, zasypywać. Coś musimy jeść, coś musimy pić, co właśnie ma bardzo dużo, znaczy może nie bardzo dużo, ale odpowiednią ilość właśnie sodu, potasu, wszystkich innych mikro, makro składników, na których niedobór często właśnie cierpią osoby, które uprawiają wszelkiego rodzaju dyscypliny wytrzymałościowe, więc o tym trzeba pamiętać. Teraz jest lepiej, teraz mi się rzadko zdarza już tak, żebym miał zawroty głowy właśnie po intensywnym wysiłku fizycznym, przy wstawaniu, nawet takim mniej dynamicznym, więc to też wydaje mi się, że to była jedna z takich już wczesnych objaw, jeden z wczesnych objawów mojej niedokrwistości, mówiąc inaczej, anemii, czyli anemii takiej właśnie typowej z niedoboru żelaza. I teraz od kiedy troszeczkę zmodyfikowałem swoją dietę i właśnie od kiedy też piję więcej soków, to nie widzę tego problemu. On nie nawraca. A miałem dobry pretekst ku temu, żeby sprawdzić, czy jest lepiej. Wczoraj, przez wczoraj robiłem test FTP i generalnie test FTP wyróżnia się tym, że utrata mojej masy wyniosła 2 kg i w przeciągu 45 minut mniej więcej tyle wody też wypociłem, a wraz z nimi wszystko to, co jest cenne dla naszego organizmu bardzo często. I właśnie o dziwo, po takim intensywnym wysiłku, praktycznie na 100% przez bardzo długi czas, nie zauważyłem właśnie zawrotów głowy. Czyli jest lepiej, czyli te zmiany, które zalecał mi lekarz, przynoszą skutek i to też mówi o tym, jakie są bezpośrednie przyczyny tego, że może nas zamroczyć. Taki tips na dzisiaj. Krótko, troszeczkę bez przygotowania, ale mam nadzieję, że komuś ta wiedza i te doświadczenia, może nie wiedza, te doświadczenia pomogą. Cześć. Rowery Jednoślad.pl